Proszę o zadanie pierwszego pytania posła Waldemara Andzela z klubu, już momencik, z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wnioski formalne. Panie pośle, może po tym punkcie, bo i tak nie będziemy wniosek ich teraz... Wniosek formalny zgłoszony, zanim pan marszałek zajął swoje miejsce. Nie wiem, ale teraz nie będziemy głosować wniosków formalnych. Wniosek formalny, panie marszałku. No bardzo proszę, niech pan przedstawi. Szczęść Boże, panie marszałku, Wysoka Izbo, wniosek o ogłoszenie przerwy celem odbycia posiedzenia prezydium Sejmu po to, by zanim Sejm podejmie pracę, wyciągnąć wnioski z wczorajszego skandalicznego zachowania członków prezydium Sejmu, którzy nadużyli swoich uprawnień, przekroczyli je, jednocześnie nie dopełnili swoich obowiązków i czas najwyższy, zanim zaczniemy spotykać się na posiedzeniach Komisji Etyki Poselskiej, czy ciągać się po sądach, panie marszałku, czas najwyższy położyć kres tym manifestacjom brutalnego prostactwa, ośmielę się zdiagnozować, których manifestacje mieliśmy tutaj w całym cyklu w dniu wczorajszym. Proszę, szanowne prezydium, ogarnijcie się, zanim dopuścicie się poważniejszych jeszcze przekroczeń prawa i regulaminów. Panie pośle, zastanowię się, czy wypowiedź pana posła kwalifikuje się do Komisji Etyki i do ukarania. Natomiast oczywiście prezydium Sejmu może zwołać tylko marszałek Sejmu, więc pana wniosek w tej chwili jest bezprzedmiotowy.